pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie Sobotnio do kawki w temacie, który po pierwsze dobrze znam z autopsji, który wydawał mi się prosty i przydatny, co generalnie z tą prostotą no nie było tak łatwo, ale o tym zaraz powiem, czyli zapraszam na misję Czarne Trampki, czyli coś idealnego już na chłodniejszy czas, na nadchodzącą jesień i może jak będzie ciepła, to też na zimę. Witam Was jeszcze z tymczasowego studia, bo moje piękne radzkowe przestrzenie są cudowne, jak widzieliście ostatnio. Ale co mi po cudownych przestrzeniach bez łazienki? Łazienka się kończy. I moja cierpliwość remontowa też już się kończy. Ale jeszcze chwilę tutaj. Myślę, że moje tymczasowe studio jest całkiem ładne, także oczywiście się śmieję, to jest mieszkanie przyjaciółki, ale już do sedna. Zaczynamy. Czarne trampki to jest coś, co możecie nosić całorocznie. Będą tutaj trampki wyszukane przez nas w kilku kategoriach, od cieńszych do grubszych, od skórzanych poprzez sztuczną skórę, poprzez materiał do różnych ekstra opcji, także dla każdego coś miłego. Ale właśnie, ja uwielbiam czarne trampki, zwłaszcza jesienią i zimą, ewentualnie chłodniejszą wiosną i gdzieś tam chłodniejszym latem. Białe trampki, czarne trampki to są absolutne podstawy mojej butowej garderoby, zresztą na Instagramie widzicie. Czasem nawet mi piszecie, Radzka, czy ty nosisz coś innego niż trampki? No, otóż ostatnio, przez ostatni czas nie. No i właśnie, ciemne trampki zakładam do wszystkiego. Do jeansów, do sukienek, świetnie wyglądają, do płaszczy kolorowych różnego rodzaju, do jakichś takich płaszczy w mocnym kolorze, do tego ciemne spodnie, ciemne trampki. Fajne jest też to przy takich ciemnych trampkach, że z czarnymi spodniami one przedłużają linię nóg, nie skrasają nam sylwetki, nie dzielą sylwetki na kilka części, także są takim naturalnym, ciemnym uzupełnieniem domu, sylwetkowo fajnie. Myślę, że to jest coś, co Wam się bardzo teraz przyda. No i właśnie, ja chciałam znaleźć takie trampki, które będą jak najprostsze, jak najbardziej międzystylowe, czyli trochę sportowe, trochę eleganckie. I to jest takie trampki, które są klasyczne bardzo, eleganckie, stonowane, są bardzo ciężko do znalezienia wbrew pozorom, dlatego że teraz jest zatrzęsienie oczywiście butów sportowych, natomiast są albo gdzieś tam jasne, w beżach, co mnie dziwi teraz, na jesień, ale tak jest, ale o trendach jeszcze sobie porozmawiamy za około miesiąc, natomiast to, co jest ciekawe, to to, że jest mnóstwo teraz tych takich sportowych, bardzo brzydkich trampek, brzydkich butów. A ja chciałam coś, co sobie założycie i na jakieś takie zwykłe wyjście, powiedzmy, casualowe i również na przykład do pracy. Coś, co wygląda fajnie do garnituru, jeżeli macie bardziej kreatywną pracę. Coś, co będzie takie z jednej strony sportowe, z drugiej strony proste, eleganckie, minimalistyczne. Także tego typu rozwiązań sobie dzisiaj poszukamy. I teraz tak, chciałam właśnie, żeby te trampki były jak najprostsze, żeby były możliwie całe czarne, to też jest trudne, bo na ogół będzie jednak czerń i biel. Ale szukałam trampek takich, no jak najczarniejszych, żeby były wiązane tak od 5 do 7 dziurek, czyli standardowo, żeby miały ładne sznurówki, żeby były porządnie wykonane, żeby były wygodne, żeby były lekkie. Tak, no i takie jak najbardziej uniwersalne, ale ładne, zgrabne, kobiece, dziewczęce, takie właśnie i do sukienki, i do spodni, żeby się nadawały. No i szukałyśmy tych trampek w czterech kategoriach. Czyli tak, po pierwsze sztuczna skóra, po drugie skórzane, po trzecie materiałowe, a po czwarte opcja ekstra. No i przy opcjach sztucznej skóry zwracałyśmy uwagę przede wszystkim na to, żeby te trampki nie śmierdziały. Bo sztuczna skóra często, tak jak w przypadku ubrań, na przykład w przypadku kurtek albo w przypadku butów, mega daje plaściorem. I potem wiecie, położycie sobie takie trampy w przedpokoju i po prostu jak będziecie do przedpokoju wchodzić, to będzie Wam po prostu tak śmierdziało, że trzeba będzie ten przedpokój wietrzyć. Także myśmy te buty w ogóle wąchały w tych sklepach, co było trochę creepy. Przyszły laski, oglądają buty, obwąchują, ale to jest akurat dość istotne. Przy prawdziwej skórze ważne było to, żeby te buty były lekkie, dlatego że często skórzane trampki z prawdziwej skóry są po prostu ciężkie i żeby były miękkie, bo często są też bardzo sztywne i bardzo obcierają. Później przy materiałowych sprawdzałyśmy, żeby oczywiście nie śmierdziały, bo to działa podobnie trochę jak sztuczna skóra, ale też żeby były porządne, żeby to nie było jakieś takie, wiecie, że założycie kilka razy, wypierzecie raz i już będą do niczego, tylko żeby były porządne, no a opcja ekstra to opcja ekstra. No i właśnie, jak już powiedziałam, większość tych naszych propozycji, a jest ich dzisiaj 31, także nie jest tak mało, a my szukając je, byłyśmy bardzo rozczarowane, bo ja mówię, kurczę, no ciężko znaleźć po prostu zwykłe, jak najbardziej podstawowe trampki, bo w większości to są teraz takie trendowe, brzydkie buty.
brzydkie trampki. Natomiast mamy właśnie 31 par w zestawieniu, z czego będą różne klasyczne opcje, takie właśnie półeleganckie powiedzmy, ale będzie też trochę klasyków znanych marek produkujących trampki, bo tutaj miałyśmy też sklepy do wyboru sieciówki, albo właśnie typowo produkujące buty, ale też sklepy typu Adidas, Nike i też właśnie Puma i tak dalej, różne gdzieś tam Reeboki, także będą też klasyki czarne albo biało-czarne znanych marek. Też to są buty oczywiście, które są w tej chwili dostępne i tych takich sportowych szukałyśmy po takich sklepach jak na przykład Runcolors, Sizer, Deichmann i tak dalej, także wszystkie te buty, które dzisiaj zobaczycie, bez problemu sobie stacjonarnie dostaniecie. I jak powiedziałam, łącznie mamy 31 propozycji, 20 z nich to są całe czarne propozycje, bo to jest też trudne, żeby znaleźć całego czarnego buta, bo na ogół podeszwa jest biała albo są elementy w bieli, ale 20 jest całych czarnych. No i mamy około 5 faworytów takich ekstra propozycji, naprawdę mega, mega fajnych. Mimo tego, że na rynku tych butów jest naprawdę w tej chwili mało klasycznych czarnych trampek, no i są też właśnie klasyki sportowych marek, to już co kto lubi po prostu, ale 5 mega fajnych propozycji tak ogólnie będzie, także zapraszam Was już po tym przydługim wstępie, ale chciałam o tym poopowiadać, bo to jest taki paradoks. Niby klasyczne czarne trampki, wszędzie ich pełno. Otóż nie. Zapraszam do oglądania. I zaczynamy 4 propozycjami ze sztucznej skóry. Są tylko 4, bo wybór jest naprawdę ciężki. Bo nie ma nic jakościowego, dużo rzeczy śmierdzi plaściorem. No, ciężko, żeby były te propozycje fajne. Ale te 4 są fajne. No i właśnie, zaczniemy od razu faworytem. Jednym z 5 faworytów całego zestawienia, czyli trampkami z H&M. To są trampki z eko skóry, ze sztucznej skóry ala zamszowej. Także mają, wiecie, no, są po prostu jakby z zamszu. Do tego mają białą podeszwę. One nie są całe czarne niestety, no ale ta biała podeszwa fajnie gra w kontraście. I jak mówiłam, te trampki często będą miały białe elementy. Natomiast ta podeszwa tutaj jest dosyć gruba, one są dosyć ciężkie, ale wyglądają na dobrze wykonane, oczywiście nie śmierdzą, no i mają takie ciekawe rozwiązanie, bo zarówno język, jak i zapiętek mają jakby ze skóry krokodyla. Także to jest takie lekkie, czarne jeszcze urozmaicenie, ale ogólnie one, jak na sztuczną skórę, na tę cenę, bo one kosztują około 100 zł, wyglądają porządnie, fajnie i sama bym je sobie kupiła. Także to jest porządna taka, wiecie, propozycja, która wygląda jakościowo i dobrze. Później mamy propozycję z Diversa, czyli to są z kolei takie bardzo lekkie trampeczki. Jak widzicie, ta skóra jest taka ala skóra. Trochę groszkowa, mamy tu ładną satynową szturówkę, natomiast to jest bardzo kobieca propozycja, bo one są bardzo zgrabne, zwężane, na nodze prezentują się właśnie tak zgrabniutko, to są takie trampeczki do sukienki na przykład bardziej, natomiast są bardzo lekkie, są dosyć wygodne, ale miałam wrażenie, że one są takie trochę papierowe, jak się je trzymało w ręce, one są bardzo takie już nie na chłodniejszą jesień. To są takie trampki czarne na lato i na teraz, ale znalazły się w zestawieniu, bo wyglądają dobrze na żywo i są takie właśnie zgrabniutko dziewczęce. Później mamy propozycję z Big Stara, czyli znowu mamy ala zamsz, eko zamsz. No i tutaj mamy propozycję, która jest nieco cięższa, wygodna, taka trochę bardziej skate'owa, bym powiedziała, troszkę bardziej wansowa, ale też cały czas bardzo zgrabna, kobieca. No i też już to już jest bardziej propozycja na jesień, bo one są cięższe, mają też dziurki, co jest fajne, to noga się tam nam w tej eko skórze nie będzie pocić, no bo wiecie, no właśnie tutaj to też był taki wyznacznik, że w takim plaściorze to się też możecie trochę pocić. No ale gdzieś tam tutaj mamy te wywietrzniki, no i jest też fajna, skórzana, troszkę cięższa propozycja. A 4 propozycja to będzie klasyk, czyli to będzie marka Adidas, model gazele po prostu, całe czarne. One też występują w czerni i bieli, ale powiedzmy, że tutaj mamy propozycję całą czarną. No one są, wiecie, lekkie, wygodne, wszyscy myślę kojarzymy ten model, są bardzo zgrabne, wyglądają fajnie i też te buty takie znanych marek, właśnie sportowe, można dostać non-stop gdzieś, albo na jakieś przecenie, albo tanie, albo z jakimiś kodami rabatowymi. Także tutaj Wam podajemy główne ceny, ale często te buty można oczywiście dorwać gdzieś tam taniej. No i te gazele są dosyć drogie, jak na sztuczną skórę, no ale wszyscy je kojarzymy, wiemy jak wyglądają. No to są też buty, które są dobrej jakości. Teraz skóra. Tutaj mamy 15 propozycji od mniej więcej 250 do prawie 600 zł. Natomiast wiecie, no to są buty skórzane. To już są tak jak każde inne półbuty. Czasami słyszę takie komentarze, że a, tyle kasy za trampki. Okej, ale jeżeli to są skórzane, normalnie buty, no to dlaczego nie?
Skóra to skóra. No właśnie, no i zaczniemy od klasyki, czyli od pum, które są dosyć duże, masywne, będą fajnie wyglądać na długich, zgrabnych nogach, bo one tak trochę obciążają sylwetkę na dole. Tutaj mamy znowu białą podeszwę i one są dosyć twarde, ciężkie, ale całkiem wygodne. No to jest taki klasyk od pumy, może któryś z Was ten model się podoba, kto wie. Druga propozycja skórzana to będzie drugi faworyt tego zestawienia i chyba w ogóle najfajniejsze. Trampki w ogóle w tym całym zestawieniu, czyli mamy markę Ryłko i mamy bardzo miękkie, lekkie trampki o klasycznym kobiecym fasonie z ładną sznurówką. U góry one mają ten takie zapięcia do sznurówek, tylko lekciutko zdobione. Mamy tutaj całą czerń, czyli i podeszwa, i but jest czarny. One występują w ogóle w wersji czarnej i w wersji bordowej. No i one są leciutkie, miękkie. Wygoda 6 na 5 sobie zaznaczyłam, bo po prostu jak je przymierzyłam, to mówię, o nie, no normalnie jak w kapciach. Są mega wygodne, pięknie wykonane, no to są najładniejsze buty i takie, nie dość, że najładniejsze, to jeszcze najwygodniejsze, ze skóry mięciutkiej, licowej, no po prostu cacuszko. No tyle, tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten model. Są przepiękne i tak to jest coś takiego idealnego, czego szukałyśmy, dokładnie. Kolejna propozycja to jest Voyage i tutaj mamy coś ciekawego, dlatego że mamy fakturę w kratkę. Niby mamy klasykę, ale jak widzicie, mamy tutaj tą krateczkę, mamy srebrny zapiętek, znowu mamy całą czerń, ale gdzieś tam to srebro delikatnie się pojawia i mamy z przodu kamyk, ale, że tak powiem, delikatnie ten kamyk można sobie spokojnie wyjąć z tych sznurówek. Czyli mamy wtedy prawie klasyczne trampki z lekkim twistem. No, są średnio ciężkie, z wygodą w porównaniu do Ryłku są mniej wygodne, ale no to jest też, myślę, dosyć ciekawa cała czarna tutaj alternatywa. Kolejne dwie propozycje to będą klasyki. Pierwsza z nich to jest Reebok, czyli tutaj mamy znowu cały czarny model Reebok Classic, czyli te klasyki. One są mega lekkie mimo tej takiej formy, bo jak na nie patrzycie, to można by pomyśleć, że są ciężkie. Nie, one są leciutkie, są mega wygodne, klasyczne, na rynku od bardzo wielu lat, wszyscy je kojarzycie i są właśnie dostępne w wersji czarno-czarnej, czyli w całej czerni. Myślę, że to jest fajne rozwiązanie, jeżeli lubicie Reeboki. A drugi klasyk to będą Vansy i one występują albo w czerni i bieli skórzane, albo czarno-czarne, czyli w całej czerni. Natomiast one są bardzo ciężkie i bardzo sztywne. To jest w ogóle ciekawe. Ja wiem, że to są buty, które są przeznaczone do jeżdżenia na desce i one pewnie powinny takie być, ale do chodzenia na mieście, zawsze jak je widzę w jakichś stylówkach gdzieś tam u kogoś, to wyglądają mega cool, ale ja mam swoją wersję, one tutaj nie stoją, bo one są gdzieś po prostu zakopane na nowym mieszkaniu, bo ja w nich w ogóle nie chodzę, natomiast mam wersję czarno-białą, czyli jedną z tych klasycznych, ale one mi zrobiły taką krzywdę, one mnie tak obtarły, przez ostatni czas żadne buty prawie, że mnie tak nie obtarły jak one, bo one są bardzo wysokie, mają wysoki zapiętek i są bardzo, bardzo sztywne. Ja nie wiem, jak ci deskorolkarze w nich po prostu dają radę, ale no, mi te buty zrobiły ogromną krzywdę, natomiast wyglądają fajnie, są ciężkie. Na pewno są takie, że jak będzie już brzydka pogoda, to też można w nich śmigać, bo są porządne. Natomiast no mnie, akurat moja budowa stopy i nogi jest taka, że mnie obtarły do żywego, do krwi. No ale jest klasyka w czerni? Jest. Kolejna propozycja to jest ponownie marka Voyage i mamy tutaj zgrabne, ładne, całe czarne trampki z delikatnymi, bardzo takimi nitami, po prostu malutkimi, wbitymi w podeszwę, ale one są bardzo, to jest taki element, że to się nie nadaje do opcji ekstra, bo tego prawie nie widać, a jednak jest tam jakiś delikatny smaczek. Mamy tutaj też właśnie bardzo ładny kobiecy kształt, ale skórę, wyglądają porządnie, są też bardzo wygodne, no i mamy ładną satynową, uzupełniającą tutaj tego buta sznurówkę, co też jest takie właśnie kobiece i powiedziałabym eleganckie, także to jest bardzo fajna propozycja. Później mamy Ryłko z powrotem i z kolei model, który jest łączeniem skóry licowej i weluru. Czyli mamy tutaj welur, jak widzicie, w środku na języku. No i co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że tutaj mamy te takie przytrzymujące sznurówki zapięcia, które nadają trochę
takiego traperkowatego charakteru. Tutaj mamy trochę jesienny charakter przy bardzo klasycznych, w ładnej formie kobiecych trampkach, też całych czarnych. Także to jest taka fajna alternatywa, jesienna już, bym powiedziała typowo, właśnie dla takich klasyków całorocznych. Też są ładnie wykonane, wygodne, miękkie, no bardzo dobra propozycja. A kolejna propozycja to znowu powrót do Voyasa i nasz już który? Trzeci czy czwarty faworyt? Trzeci faworyt tego zestawienia, czyli to będą również bardzo zgrabne, całe czarne, o takiej fakturze groszkowej, skórzane trampki. Wygodne, lekkie, mięciutkie, z zieloną szturówką, jak widzicie, ale ją można wymienić przecież sobie normalnie na czarną, ale to jest też fajna akcja przy okazji Voyasa, to w sklepie o tym przeczytałam tam przy tych trampkach stoją takie tabliczki, że w Voyasie buty, które mają zieloną sznurówkę, a one akurat tutaj miały tę zieloną sznurówkę, to są objęte specjalną akcją charytatywną, że 20 zł z każdej pary przy zakupie butów z tą zieloną sznurówką jest przekazywane na fundację Anny Dymnej. Ta fundacja się nazywa Mimo Wszystko, także też no macie coś, kupujecie coś, robicie coś fajnego, ale już abstrahując od tej całej akcji, to jest trzeci faworyt, bo te buty są bardzo ładne, zgrabne, wygodne, skórzane, porządnie wykonane. Tutaj są całe czarne, także wpisują się, są międzystylowe i są z jednej strony kobiece, z drugiej strony trampkowe i idealnie wpisują się tutaj w to, czego szukałyśmy, także trzeci faworyt. A kolejne cztery pary to będą absolutne klasyki. Pierwsza z nich to Adidas model Superstar. Wszyscy Superstary dobrze kojarzymy. One są klocuchowate, dosyć duże, też zmniejszają w proporcjach stopę. No ale to jest klasyka. Myślę, że dobrze je znacie i one też występują w wersji właśnie skórzanej, całej czarnej. Także jeżeli lubicie ten model, no to jest on również właśnie w czerni. Później mamy Nike, Nike Cortezy, czyli też absolutnie kultowy model. I to są Nike, o których ja już myślałam długi czas, żeby sobie je sprawić. I przy okazji wyszukiwania modeli do misji stwierdziłam, że a biorę, one leżą tutaj za mną. I to jest model już czerni i bieli, nie cały czarny. Natomiast to jest model, który został w ogóle wprowadzony na rynek w 1972 roku. Czyli mają ile? No po prostu prawie 50 lat? Ja dobrze liczę? Tak, prawie 50 lat. I w ogóle zostały zaprojektowane jako pierwsze takie nowoczesne buty do biegania, o takiej innej całkiem formie niż dotychczasowe. I zostały w ogóle zaprojektowane, co ciekawe, przez trenera biegania, biegaczy, tak. I miały swoją premierę na olimpiadzie właśnie w 1972 roku. No to jest też na maksa klasyka i one też w ogóle skracają stopę, bo to jest w ogóle rozmiar 38, ja sobie kupiłam, a one wyglądają jak takie 36, mam taką stopunię w nich, ale z przyjemnością już je miałam raz na sobie wczoraj właśnie i z przyjemnością będę w nich tej jesieni na pewno śmigać. No i są też oczywiście skórzane. Następne dwie pary to klasyki. Dalej Adidas marka, tutaj mamy czerni biel, ale to są buty, które są bardzo zwężane w ogóle, ku przodowi oczywiście. I to będą bardzo fajne buty dla wąskich stóp. Dla mnie na przykład one były kapkę już za wąskie, a nie mam super szerokiej stopy, no ale nie mam też super wąskiej. Mam taką powiedzmy średnią, natomiast one przez to, że są mocno zwężane, to wyglądają bardzo zgrabnie, bardzo minimalistycznie. Są w takiej estetyce trochę marki COS, bym powiedziała, notabene w kosie nie ma żadnych czarnych, fajnych trampek, bo też ich szukałam tam. Ale no, są zwężane, wyglądają klasycznie, porządnie, są skórzane. Bardzo zgrabnie, bardzo miejsko, kobieco. No i potem jeszcze mamy konwersy. Konwersy całe skórzane, w wersji czarno-białej, też biała podeszwa. Ja te konwersy miałam w swojej szafie dobre 3 lata, ale wyrzuciłam je w zeszłym roku, bo one się rozkleiły, mi już totalnie rozpadły. One są rockowe, są fajne, mają fajny wyraz. Zresztą no, wszyscy kojarzymy konwersy, natomiast one występują i będą też w zestawieniu w wersji materiałowej, ale żebyście wiedziały, że występują też w wersji właśnie total skóra. Jedyne co, to one były dosyć ciężkawe. Dosyć ciężkawe i ten materiał był sztywny, także na początku one mnie obcierały, bo nie były miękkie po prostu. To nie była miękka skóra, tylko to był jakby materiał robiony na skórę, więc on był dosyć sztywny, zwłaszcza z tyłu przypięcie. Ale bardzo je lubiłam, pasowały do bardzo wielu stylówek i sobie je chwaliłam, że tak powiem. Kolejna propozycja to będzie racka dla Paso a Paso, czyli model z zeszłego roku, też jeszcze w ograniczonej rozmiarówce, ale dostępny. Tutaj mamy model, który jest klasyczny, który jest na dosyć grubej podeszwie, żeby tam nam dodawał wzrostu. Ma ładną sznurówkę, one są dosyć sztywne, o, i to muszę powiedzieć, że, no, to znaczy nie są bardzo sztywne, ale może być tak, że mogą Was lekko obetrzeć na początku. Nie są super mięciutkie, no ale przez to, że są
trochę sztywniejsze, no to też są cieplejsze. One też będą fajne na przykład na już chłodniejszą jesień właśnie i później lżejszą zimę, bo o to nam wtedy przy projektowaniu tych butów chodziło. No i na koniec jeszcze dwa modele tutaj, jeżeli chodzi o skórę, czyli kolejny klasyk, czyli Adidas i Stan Smith, tak, Stan Smith. Wszyscy kojarzymy ten model też występuje w całym tutaj, w całej palecie kolorystycznej, ale występuje też w całości w czerni, co jest fajne. Mamy czarną podeszwę, czarnego buta. Bardzo taki model, który myślę, że wszyscy kojarzymy. On jest też bardzo trampkowy, bardzo zgrabny, miejski. No i jest oczywiście w całości wykonany ze skóry tutaj w tej kategorii. Jeżeli jesteście fanami Adidasa, to też właśnie polecam Wam sobie te Stan Smith przymierzyć. A ostatnia propozycja, najdroższa, to będzie marka Geox i coś ciekawego. Bo tutaj mamy trampki, które są klasyczne, miejskie, kobiece, też bardzo zgrabne, dosyć lekkie, wygodne bardzo. To jest ważne. Natomiast tutaj mamy dosyć ciekawą aplikację. To jest taki tygrys kot, no jakiś taki dziki niebieski kot, który jest też wyjmowany oczywiście. Także mamy klasykę plus coś takiego ciekawego, dokładanego dwa w jednym. Ja to bardzo lubię. No i fajnie w ogóle ten kociak wygląda, jak się przymierza te buty i nosi do jeansów. Bo akurat tutaj myśmy je mierzyły do niebieskich jeansów i kurczę, ale to fajnie wygląda, ale można go sobie wyjąć i mieć po prostu zwykłe, takie klasyczne, proste, miejskie trampki. I te geoksy to jest nasz czwarty faworyt. One są dosyć drogie, no ale tu mamy skórę, coś ciekawego, porządne wykonanie. I tak, to jest czwarta, najfajniejsza para tego zestawienia. Teraz czas na materiałowe propozycje. Tutaj mamy 6 opcji i pierwsza z nich to jest Sinsay. Najtańsza opcja w ogóle w całym zestawieniu i one są takie trochę wansowe, bym powiedziała. Natomiast są wąskie, są średnio ciężkie, średnio wygodne, ale są też w bardzo dobrej cenie, więc coś za coś. Jeżeli chodzi o te tańsze trampki, to one były ze wszystkich sieciówek najfajniejsze. Później mamy H&M, czyli czarne trampki całe, takie trochę designerskie, bym powiedziała, o ciekawej formie, ale o bardzo grubej podeszwie, dlatego że tu mamy podeszwę, która ma aż 3,5 cm, to jest naprawdę dużo. No jest to coś takiego też, powiedziałabym, ciekawego, stylowego, materiałowego. I powiem od razu, że myśmy tutaj nie szukały tenisówek, pamiętajcie, tylko to są trampki, już z myślą właśnie o jesieni i powiedzmy wczesnej albo ciepłej zimie. Teraz mamy 4 pary klasyków materiałowych. Pierwsza z nich to oczywiście to są Supergi, czyli czarne trampki marki, którą ja uwielbiam. Ja mam sama te czarne trampki, mam tą czerń już chyba od 2 albo 3 sezonów, spokojnie, tak. Teraz mam 3 sezon te czarne trampki i prałam już je w pralce, nic się z nimi złego nie dzieje. One są na dosyć grubej podeszwie, ale ogólnie na stopie wyglądają bardzo zgrabnie. To jest fajne, bo ja lubię też trampki, które są zgrabne i one są bardziej trampkowe niż tenisówkowe, bo one są za ciężkie na tenisówki. Także tutaj mamy tę czerń, która... Aha, co jest fajne, bo często się mnie pytacie o te trampki Supergi, to ta gruba podeszwa jest taka bardzo mięciutka, taka trochę poduszeczkowa. One są bardzo, bardzo wygodne, stąd też podejrzewam jest ich cena. Później mamy Converse, czyli absolutne klasyki, czyli takie trampki, o których jak myślę o czarnych trampkach, to myślę właśnie o nich. Mamy je w 2 wersjach kolorystycznych, materiałowych oczywiście, czyli mamy czerń z czernią, całe czarne, klasyka totalna i czerń z bielą. Ja tę czerń z bielą też w wersji właśnie materiałowej miałam je w wersji skórzanej, ale miałam też je już w wersji materiałowej raz w życiu wiele, wiele lat temu. One są wygodne, dosyć lekkie, chociaż nie są super lekkie, ale są lekkie. No taka klasyka po prostu, zawsze i wszędzie dostępne. Tak, i ostatnia para to są Vansy, materiałowe, klasyczne. I co jest ciekawe, to tak jak powiedziałam Wam przed chwilą, te skórzane Vansy są ciężkie i są obcierające, a te są z kolei leciutkie i miękkie. Także może tutaj warto zwrócić uwagę na Vansy, ale jeżeli Wam się estetyka wansowa podoba, ale właśnie w wersji materiałowej. Także to były materiałowe trampki, a teraz przejdziemy do opcji ekstra. I opcje ekstra otwierają ciężkie klocuchy, czarne z białą podeszwą, które są takie holo. Widzicie, co tutaj się dzieje? One są, jak widzicie, polskiej naszej marki Crop, ale to są holo, trampy ciężkie takie, one są z ekoskóry, natomiast to jest coś takiego bardzo stylowego i no powiedziałabym, no
dosyć ciekawego po prostu. Drugi ekstras to jest coś, co ja też tutaj mam i co tutaj leży, czyli to są melisy. To są całe czarne melisy, sznurowane, ale ta sznurówka może iść pod spodem, a może iść na bucie i one mi tutaj cały czas pachną, bo to nie jest Melba i melisa, tylko to są te najfajniej pachnące melisy i to jest fajna alternatywa dla plaszczora, wam powiem. Bo to jest plaszczor, bo to jest oczywiście materiał Melflex, zresztą już nieraz o melisach mówiłam. Tutaj wam zresztą podlinkuję moje ikony sprzed jakichś 6 lat o melisach, ale tutaj wam przedpokój i całe wnętrze pachnie gumą balonową. One są dosyć lekkie, chociaż nie, w sumie to tak będzie, no średnio lekkie są. One są plastikowe, myślę, że tak do późnej jesieni będą ok. No to jest też ciekawego, to są opcje ekstra, tak? To już nie jest klasyka, natomiast w tej wersji właśnie też takiej minimalistycznej, jak widzicie, całej czarnej, te trampki czarne, melisowe dla fanek melis można dostać. Trzecia opcja ekstra to będzie Massimo Dutti i to będą trampki, na które też się czaję sama, także jak mi je wykupicie po tej misji, to będę zła, od razu mówię, bo to jest ciemny krokodyl, one są skórzane z fakturą krokodyla, jak widzicie, na białej podeszwie, ale one są fajne, bo są mięciutkie, wygodne, dosyć lekkie, bardzo zgrabnie i ładnie wyglądają na nodze i ja już je widzę też na swojej stopie, ale niestety jak byłyśmy, to nie było mojego rozmiaru, także nie mogłam ich wziąć. Natomiast to jest bardzo fajna opcja właśnie, niby klasyczna, ale ten krokodyl jest taki, no ciekawy, taki też jesienny mocno, bo to jest nowa kolekcja jesienna. No, wyglądają bardzo, bardzo fajnie. I ostatnie 3 ekstra pary i ogólnie 3 pary ostatnie całego zestawienia, już dobijamy do 30 omówionych dzisiaj trampek. Czyli mamy tak, po pierwsze Voyaz, czyli trampki czarne z haftem. No to jest coś takiego dla wielbicielek właśnie gdzieś tam jakichś mocnych ozdób i haftów. I powiem wam, że te trampki wyglądają na żywo spoko, ale nie wiem, czy gdzieś tam zapłaciłabym za nie tyle. Chociaż no, ta cena wynika z tego, że one są skórzane, natomiast troszkę tak wyglądały, jakby były ze sztucznej skóry. Ale to były najciekawsze takie wyhaftowane, jakie w sklepach znalazłyśmy. Kolejna para to będzie czerń z Kazara, czyli bardzo leciutkie, mięciutkie, o klasycznej formie, takie bardzo zgrabne trampki, tylko jak widzicie z czarno-białym paskiem z boku. Też bardzo trendowe tego typu paski są. Oczywiście one przypominają nam trampki gdzieś tam Gucci, ale to jest tylko, powiedzmy, delikatna inspiracja, no bo dużo jest teraz trampek, które mają właśnie po boku różnego rodzaju paski, ale są lekkie i są też takie minimalistyczne w formie, bardzo, bardzo ładne i są teraz w ogóle na wyprzedaży. A ostatnia para to będzie Eko i to będzie coś, co jest w ogóle bez sznurówek, co ciekawe. To są trampki z gumką, ale to są trampki, które są też skórzane, bardzo porządne, bardzo wygodne, no ale wiadomo, że Eko robi wygodne buty. Mimo tego, że wyglądają dosyć brzydko i niezgrabnie, to na nogach wyglądają całkiem nieźle. I to jest właśnie coś dla was, jeżeli nie lubicie sznurówek, bo ta gumka jest doskonale trzymająca, ale nie uciskająca, także one się tak w ogóle, jak się je wkłada, no są ciekawie zaprojektowane, bo jak się je wkłada, to one się tak dopasowują do stopy, trzymają ją i jest nam w nich bardzo, bardzo wygodnie. Także to jest takie coś ekstra, może klasyka w nieco innym wydaniu, że tak powiem, ale też są, widzicie, całe czarne, także też no, wyglądają fajnie. No i są stuprocentowo wygodne, a nie każdy lubi sznurówki, po prostu. No czasami tych sznurówek gdzieś tam nie lubimy, także to jest fajna, skórzana alternatywa. Dobra, to wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejsza misja okaże się dla was przydatna. Ja jeszcze tutaj się zaczaję na te trampki z Massimo Dutti, myślę. Mam nadzieję, że swoje trampki macie znalezione. Jeżeli macie jakiś taki właśnie super fason swoich czarnych trampek, albo widziałyście jakieś takie super w sklepach, to koniecznie piszcie, dawajcie linki, bo wiecie, wiem, że wy tak samo jak ja lubicie czytać te komentarze misjowe, no bo my nie wszystko zawsze znajdziemy. Staramy się przejść wszystkie sklepy dostępne w tej chwili, wszystko możliwie przejrzeć rzetelnie, ale no wiadomo, zawsze gdzieś tam coś nam umknie, więc piszcie koniecznie, co wy sądzicie, jakie wy macie swoje ulubione trampki, najlepiej z linkami już konkretnie do konkretnych modeli. Piszcie też koniecznie, jakie misje chcecie zobaczyć jesienią i zimą, o, bo na pewno coś by wam się fajnego przydało, czegoś szukacie. Może to będzie coś, co my dla was po prostu poszukamy. Także piszcie koniecznie, jakie misje z chęcią byście właśnie w kolejnych miesiącach obejrzały. Trzymajcie się ciepło, życzę wam miłej soboty i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa.